na pewno jest ono zachęcające do tego, aby w Bytomian zainwestować. Ale jeszcze do końca sporo czasu. Maor Melikson i rzut karny! Ależ teraz bezmyślnie faulowany jest polu karnym przez Hanka Cvetan Genkov. Taka akcja z niczego, jeszcze żółta kartka dla Hanka, która eliminuje go z kolejnego spotkania. To jest jego czwarty żółty kartonik w tym sezonie. My sobie zobaczymy powtórkę całej akcji. Natomiast widział to bardzo dobrze sędzia Borski. Oczywiście to jest zawsze takie niezrozumiałe dla Bytomian, tak, tak. Bo to nie była jakaś sytuacja, w której Genkov był w groźnej sytuacji. Zobaczmy. To akurat nie będziemy. Melikson. No tutaj to akurat... Nie widzimy. Sam upadek obu zawodników. Nie? Bardzo prosimy o kolejne powtórki tej akcji. Myślę, że jak był bardzo blisko sędzia, widział to wszystko jak na dłoni. I jeszcze bardzo dobrze ustawiony. Chyba tym razem nie Andrasz Kirm, który zmarnował jedenastkę w poprzednim meczu. Chyba Patryk Małecki weźmie na siebie odpowiedzialność. No miał nosa też Wojtek Kania, który pytał w wywiadzie przedmeczowym Roberta Łaskawta, kto będzie strzelał karnego, tak jakby wiedział Wojtek, że ten karny będzie. Może rozmawiał z panem Borskim. Może tak. Patryk Małecki! Czwarty gol Małeckiego w czwartym kolejnym meczu.